Kiedy uczyliśmy się o ułamkach, czyli inaczej mówiąc liczbach wymiernych, jedną z pierwszych rzeczy, jakich się dowiedzieliśmy, jest to, że ułamki możemy skracać. Czyli każdy ułamek możemy zapisać w pewnej najprostszej postaci, zwanej postacią nieskracalną. W tym filmie powiemy o podobnej operacji w stosunku do wyrażeń wymiernych, no, które bardzo przypominają ułamki z pewnymi drobnymi różnicami. Zacznijmy może od ułamków, żeby przypomnieć to skracanie ułamków i potem przejdziemy do wyrażeń wymiernych. Weźmy ułamek 3 szóste. No więc 3 szóste to jest to samo co 1 druga, prawda? Teraz tak, jak w sposób taki najbardziej elementarny, no to 3 szóste, co, ile to jest 3 szóste? No dzielimy pewną całość na 6 równych części i bierzemy z nich 3. Czyli tak naprawdę wzięliśmy połowę. No i formalnym, w takim bardziej formalnym sposobem wyrażenia tego faktu jest to, że prawda? 6 to jest 2 razy 3, no i teraz możemy licznik i mianownik ułamka podzielić przez tę samą liczbę i to jest ten sam, tyle samo. Wobec tego tutaj mamy 3 przez 2, no i to jest 1 druga, tak? Szkoda tutaj więcej na ten temat mówić. Może jeszcze jeden przykład. Weźmy 42,7, taki ułamek. No to co? To widać, że tu licznik i mianownik przez 7 się dzielą, czyli to jest 6 razy 7, a tu jest 10 razy 7, czyli możemy 7 podzielić przez 7, skrócić, czyli to jest to samo co 6 dziesiątych. No i tu jeszcze 6 dziesiątych, 6 to jest 2 razy 3, a 10 to jest 3, 5 razy 2 i wobec tego to jest to samo co 3 piąte. I teraz już 3 i 5 nie mają wspólnych dzielników, są względnie pierwsze i to jest ułamek w postaci nieskracalnej. Tak? Najprostsza wersja ułamka 42,7 to jest 3 piąte. Przejdźmy teraz do wyrażeń wymiernych. Więc co to takiego jest wyrażenie wymierne? To jest taki ułamek, tylko że licznik i mianownik mogą zawierać pewną zmienną. Na przykład 18x kwadrat plus 7x plus 1 przez 9x do trzeciej minus 2, tak? To jest wyrażenie wymierne. Może być tak, że wyrażenie wymierne zawiera kilka zmiennych, na przykład 3xy plus 2 podzielone przez x do trzeciej plus y do trzeciej i tak dalej. Tego rodzaju wyrażenia nazywamy wyrażeniami wymiernymi. No bardziej formalnie to jest wielomian podzielony przez wielomian. No i teraz, jak możemy, podobnie jak ułamki, wyrażenia wymierne możemy skracać, upraszczać i zapisywać w postaci nieskracalnej. No i teraz zobaczmy kilka przykładów. Weźmy pierwszy przykład. 9x plus 3 przez 12x plus 4. No, czy to jest, czy to wyrażenie możemy jakoś prościej zapisać? Więc tutaj to, co się narzuca, to możemy spróbować 3 wyłączyć z licznika, 3x plus 1 i 4 wyłączyć z mianownika, tak? To wtedy też mamy 3x plus 1. No i podobnie jak tutaj, prawda? Jeżeli wstawimy dowolną liczbę, no to widzimy, że zawsze tu będzie tyle samo, czyli to możemy skrócić, czyli zawsze te dwa ułamki będą takie same i to jest po prostu 3. Czwarte, czyli x w ogóle zniknął. No i tutaj jest pewne niebezpieczeństwo, czy naprawdę to wyrażenie wymierne jest równe 3 czwarte, niezależnie od tego, jaki jest x. No to pytanie jest takie, czy każdy x możemy tutaj do tego wyrażenia wymiernego podstawić. No i tutaj jest pewne niebezpieczeństwo, bo oczywiście nie możemy dzielić przez 0, tak? A więc takie wyrażenia wymierne mają swoją dziedzinę, czyli mianownik nie może być 0. Czyli dziedziną tego naszego wyrażenia wymiernego mianownik jest 0, kiedy 12x plus 4 jest 0. Albo inaczej 3x plus 1, prawda? Bo to jest 4 razy 3x plus 1, czyli x równe minus 1 trzecia. Czyli to wyrażenie ma sens dla wszystkich liczb poza liczbą minus 1 trzecia i wtedy jest równe 3 czwarte. Czyli ta równość ma miejsce dla x-a różnego od minus 1 trzeciej. Tak? Wtedy te liczby są, te wyrażenia są sobie równe, natomiast oczywiście 3 czwarte tu nie ma żadnego x, więc tutaj trudno mówić o dziedzinie, znaczy jeżeli traktujemy to jako funkcję, to jest funkcja stała, określona dla wszystkich liczb rzeczywistych równe 3 czwarte, natomiast ta funkcja, no wszędzie poza
ona jest określona wszędzie poza liczbą minus 1 trzecia, no i tam jest równa 3 czwarte. Weźmy kolejny przykład. No, weźmy x kwadrat minus 9 przez 5x plus 15. Plus 15. No to co, tutaj x kwadrat minus 9 to też możemy przedstawić jako iloczyn. Pamiętamy może taki wzór, taki wzór, że a kwadrat minus b kwadrat to jest a minus b razy a plus b. Czyli no 9 to jest 3 do kwadratu, czyli to jest x minus 3 razy x plus 3. Czyli postępujemy w pewnym sensie podobnie tutaj. Rozkładamy, tak jak tutaj rozkładamy liczby na czynniki, liczniki, mianowniki, szukamy wspólnych czynników i przez które możemy podzielić, skrócić ten ułamek. Tak tutaj rozkładamy to na czynniki. No tutaj też możemy 5x plus 3, to piątkę mogę wyłączyć, prawda? 5x plus 3. No i widzę, że podobnie tu mam wspólny czynnik x plus 3, mogę go skrócić i mam x minus 3 przez 5. No i teraz podobnie jak tutaj, tak? To wyrażenie ma sens dla wszystkich x-ów, natomiast to wyrażenie nie ma sensu dla x-a równego minus 3, tak? Bo wtedy w mianowniku mamy 0. Czyli ta równość jest prawdziwa, znowuż dla x-ów różnych od minus 3, tak? Czyli te dwie funkcje są sobie równe dla x różnego od minus 3. Teraz to wyrażenie dla x równego minus 3 ma pewną wartość, natomiast to wyrażenie jest nieokreślone dla x równego minus 3. Może jeszcze kolejny przykład. Weźmy x kwadrat plus 6x plus 5 podzielone przez x kwadrat minus x minus 2. No dobrze, teraz tutaj trzeba by, to są wyrażenia kwadratowe i trzeba tutaj rozłożyć na czynniki, no tutaj dosyć jest łatwo, można, no albo można rozwiązywać te równania kwadratowe, szukać miejsc zerowych, albo tak metodą taką troszeczkę, prawda, chcemy, jeżeli chcę takie wyrażenie zapisać jako x plus a razy x plus b, jeżeli tak zapiszę, to widzę, że to jest x kwadrat plus x razy a plus b plus ab. I mogę szukać teraz, prawda, tutaj na przykład, czyli muszę znaleźć dwie takie liczby, że ich suma jest minus 1, a iloczyn 2, no to jest minus 2 i 1 na przykład, tak? Czyli będzie x minus 2 razy x plus 1, tak? Zgadza się? X kwadrat minus 2x plus x, czyli minus, tak, minus, dobrze. Podobnie tutaj iloczyn ma być 5, suma ma być 6, to pewnie jest 2 i 3, x plus 2, x plus 3. Tak, czyli co, x plus, nie, iloczyn ma być 5, nie, to będzie 1 i 5, x plus 1, x plus 5, przepraszam, o. Tak, suma ma być 6, a iloczyn 5, czyli 1 i 5 jest dobrze. No i znowuż widzimy, że tutaj się powtarza ten czynnik x plus 1, przez x plus 1 możemy skrócić i dostaliśmy, że to jest x plus 5, przez x minus 2. I teraz znowuż, dziedziny tych wyrażeń są różne, tak? Czyli tutaj x nie może być 2 i x nie może być minus 1, tutaj tylko x nie może być 2. Czyli te wyrażenia są równe dla x różnego od minus 1. Oczywiście one nadal jeszcze nie są określone w punkcie 2. No ale to już wtedy oba również w punkcie 2 nie są określone, czyli natomiast dla x różnego, natomiast to wyrażenie jest określone w punkcie x minus 1, natomiast to nie. Tak, no i może jeszcze jeden przykład.
3x kwadrat, znowuż wyrażenia kwadratowe, 3x kwadrat plus 3x minus 18 podzielone przez 2x kwadrat plus 5x minus 3. Dobrze, to tak, trójkę możemy wyłączyć, widać dosyć łatwo z wyrażenia, z licznika, czyli będzie 3 razy x kwadrat plus x minus 6. A dół, może ja dół, no znowuż dół to trzeba by jakoś tak, no albo znamy te wzory na pierwiastki równania kwadratowego, albo sobie jakoś rodzimy w sposób taki podobny jak tutaj. Tutaj możemy napisać, że to jest 2x kwadrat plus 6x, właśnie minus x minus 3. O, i teraz zobaczymy, że x plus 3 wyłączymy z licznika. Dobrze, zobaczmy. Teraz tutaj znowuż musimy znaleźć dwie liczby, że suma jest 1, a iloczyn jest minus 6. Suma jest 1, iloczyn jest minus 6. No to 2, minus 2 i 3 pewnie. X plus 2 razy, nieodwrotnie, x minus 2, x plus 3 chyba będzie dobrze. Tak, bo to jest x kwadrat plus x minus 6, jeszcze razy 3, tu mamy tę trójkę. A na dole będzie tak, z pierwszego mogę wyłączyć 2x z pierwszej pary, czyli 2x razy x plus 3, prawda, minus x plus 3. I znowuż widzę, że x plus 3 mogę wyłączyć, czyli tak, jeszcze raz mam 3, x minus 2, x plus 3, podzielone przez x plus 3 razy 2x minus 1. O. I widzimy, mamy wspólny czynnik x plus 3, czyli to jest 3 razy x minus 2 przez 2x minus 1. Prawda? I teraz ta równość jest dla wszystkich x-ów, dla których oba te wyrażenia są określone. Oczywiście to wyrażenie tutaj nie jest określone dla x równego minus 3, a to jest. Tak? Czyli ta równość jest dla x-ów różnych od minus 3. Te wyrażenia wymierne są dla x różnego od minus 3. No, te dwie rzeczy są równe. Oczywiście one nadal nie są określone tam, gdzie nadal mają swoje dziedziny, czyli dziedziną tego wyrażenia jest, no, 2x minus 1 różne od 0, czyli x różne od 1 drugiej.